Dajcie teraz coś, co nie graliśmy. W Dobra. Chcemy? No taką mroczną teraz, jak była jasna, to wszyscy teraz chcą mroczną. Teraz sobie w najmroczniejszą mapie w tej krainie. Nazywa jaskiniową się... mapę. Jaskinia. Wow. To właśnie jedna z tych legendarnych jaskiń, gdzie grali w golfa, jeszcze w prehistorii. Jaskiniowcy, co nie? Tak, jaskiniowcy. Kwadratowymi piłeczkami, nie takimi sześcianami. Jaskiniowcy, zanim wymyślili takie rzeczy jak samochód, albo rysunek, albo kamień, to grali w golfa. I miary 3 kilo też oni wymyślili. Dokładnie. Takie. Ej, ta mapka jest wygląda na nawet trudną, szczerze mówiąc. Wow, ładnie pojechałem. Ta mapka to jest nic innego jak hardcore. Tak no ten start to jest mega trudny, nie? Hardcornia. Dobra, teraz muszę nie było skupić. Tak źle. O, cześć. Mam nadzieję, że bogowie mnie nie ukarają tym razem, bo ostatnio to mnie ukarali. Ale mam nadzieję, że teraz mi powiedzą... Teraz powiedzą, Bladeuszu, wysłuchamy twoich próśb. No właśnie. I pierwsze miejsce. Mam nadzieję, że tym razem mnie bogowie wysłuchają. Och, wszechpotężni bogowie. Zobacz, jak się modlisz, nagle twoje piłeczko zaczyna się świecić i zawsze hole in one wpada. To nie... Tak nieźle. Albo skrzydełek dostaje. Dostaje skrzydełek. I leci na tęczy tak. Ludzie patrząc na tą mapę tworzyli rollercoastery potem we swoich miasteczkach. Tak było hardkorowo. Tak? Tak hardkorowo było? No. Ja pierdzielę. A druskocące zwycięstwo na razie. Patrzcie. A ten kurde, Faniak, to tak o, skikowali Bertona. No. No i nie ma Bertona. Nie, on stchórzył. Stchórzył, wiedział, że nie ma szans. Ta mapa, nie, w tą nigdy nie grałem. W tamtą grałem setki razy. To jest mapa z pułapką tak zwana. Mhm. Może być hardcore'ową. Puła mapa. Stop! Stop! Ja wpadłem w tą pierwszą pułapkę. Idealnie. Także spoko. Tam ktoś przeleciał troszkę. Cześć. Nie, no nie, nie wpadnę tam. Ta, super. Wpadniesz jednak? No to dobrze. Przynajmniej trzymam się jakichś zasad, co nie? Jakie są zasady? Nie, no bez jaj. Wpadłem z powrotem. Blago, zgrzeszyłeś, bogowie golfa teraz się ukażą. Tak, bogowie golfa się ukażą. Jak grałem cały czas grzecznie. Double boogie. Widocznie musiałeś czymś rozgniewać bogów. Zawsze ciekawe, tak jest. No tego nikt nie wie akurat. Może za słabo umyłem kija do golfa. No, może za słabo kija umyłeś, co nie? Musisz go dobrze zamoczyć na początku tego. Musisz go wypolerować. No. No, rozumiem. Dokładnie. Bierzesz ścierkę i tam i z powrotem machasz. No. Aha. Góra, dół, góra, dół. Dokładnie. Ja. Aż będzie błyszczeć. No, pamiętaj, żeby pianę wziąć jakąś. Dobrze, że wy się takiego znacie na tym. No. Widać, że już nie jednego kija pucowaliście. Nie, ja nie. Od golfa oczywiście. Od golfa, o tak. No, już o tym mówimy. Dobra, ta mapa jest skomplikowana. Myślę, że tutaj hole in one bez problemu. Ta. Chyba hole in... Ej. On. Ale to powiedziałem, jestem dobry w to. Oj nie, ale zło. Siadę. O, Grand dobrze, Bloody, cześć. Ale pięknie mi poszło w tej rundzie. Birdie. Ja cię kręcę. Birdie, co nie? Ja cię kręcę, nareszcie Bladeusz pokażę. Oj nie. O nie, X-King Krak nas wyprzedził. Co? Jak on nie grał w ogóle? Skąd on się tu wziął? Nie. Czemu on ma 5-0-0? Co to bo ma on, być? Bo on nadrabia pewnie dopiero. A, on nadrabia może. Podejrzany. No to jest podejrzany typ. W ogóle ma widzieć jego movement. Kolejny cheater, niewiarygodne. Tam i cheaterzy w tej, o kurde. Pojawia się nie wiadomo skąd i nagle mówi, a ja mam 5 punktów. Poczekajcie, jakoś da się to zrobić tak, żeby tam od razu się dostać? Wszystko się da. Nie, najgorsze miejsce. Zjadę na dół? No poważnie! Nie zjedziesz na dół. Widziałeś? Wiedziałem właśnie. O, dobra, Brady, jesteś pierwszy miejsce. Ale to brzmi dziwnie. Ale ty Inks... No co jest grane? Przecież tak mało, tak słabo uderzyłem. Ten też jest na małą literę, czyli to jest cheater. No, cheater. I jeszcze X ma na początku. Wszyscy wiedzą, że X na początku to są cheaterzy. Grał na jednej mapie i jest niby najlepszy. Dokładnie. O. No nie. To nie jest mój dołek. Zaraz zobaczymy. Wszedł tylko na chwilę na serwer, żeby wygrać taki łobuz i wyszedł po chwili. No ładnie. Nie powinien się liczyć w ogóle w grze. Bo tylko ja już zostałem. Tak? O. Co ty tam robisz? A tak tam zwiedzałem sobie. Miro, ale Miro, szybko, masz 5 sekund. Dawaj do domka. Trafiłem. Trafiłeś, uff. To nie ty. Jakieś opóźnienia są. To ja byłem, co nie? Nie, musiał ktoś jeszcze zobaczyć. X-Crank już traci przewagę. Poziom spadłem, ujejku. X-Crank dostał 10. Ale jest do zrobienia, jest do odrobienia wszystko, co nie? Mhm.
No, to są coraz głębiej schodzimy do jaskini. O kurde. Hole in one może być. No, tu będzie zaraz kopalnia Mori, tam już graliśmy i raz. Ale to będzie, to jest jakaś inna część, jaskiniowa tym razem jakaś. No dobra, panowie. Dobra. Że to się Ale hole in one. No, nic wielkiego. Porobione. Hole in one, easy. Zamiatane. To mają być trudne, to krasnoludy już trudniejsze minigolfy robiły. Tak? Jaskiniowcy się średnio znali chyba na golfach, bo oni wtedy byliście na etapie kamienia łupanego czy coś takiego i wiecie jak to jest. Kamienia golfowego. No, ale tak to było. To było coś takiego, że niektórzy szli polować na dzikie zwierzęta, a niektórzy grali w golfa w tym czasem. Tak, no, dokładnie tak było. No, taka jest prawda. Golf to właśnie od zadziei ludzkości. Tak, no. Dinozaury wyginęły dlatego, że golfa nie było. Idąc z twoją teorią, to byli bogaci jaskiniowcy, którzy grali w golfa i biedni, którzy polowali. Dokładnie. Albo na odwrót. Może ci, co grali, byli biedni. Kto wie. Nie mieli oszczepu, więc sobie zrobili golfa. No tak, tańsze, mniejsze koszty. Wywodzi się już od dinozaurów. Już dinozaury grały w golfa. Jako hardcore mapa, patrzcie. Się zrobiło, co nie? No, ciemno strasznie. To już nie są żarty teraz. Teraz żarty się skończyły. Tak, śmieszkowanie. U, jak mocno uderzyłem. Hole in one! Nie wiem, jak to zrobić. Hole in one! Wow, pierdę. Ale na farcie. No, ja pierdziele. Ja też nie wiem, jak to trafiłem, ale za drugim, kurde. Rozczaskujemy po prostu. Ale faska. Ale, ej, ale naprawdę, dinozaury już grały w golfa nawet, co nie? No, znaczy nie grały, dlatego wyginęły z nudów. No, nie miały grać, tak. Przestały grać, dlatego wyginęły. A, no, taka duża kula golfowa spadła i było all in one. W ogóle jak Ziemia była tworzona, to wtedy już się ukształtowywały małe boiska do golfa. Tak, w ogóle tak, cała Ziemia, nie wiem czy wiecie, ale ma kształt piłki do golfa. Dokładnie. Takiej spłaszczonej trochę. Troszeczkę, bo dużo grali ją. Moment, poczekaj panie Plagusie, przecież Ziemia jest płaska, chyba trochę przez akcję. O nie! Jak spojrzysz od góry, to ma kształt. Jak z góry popatrzę, no to tak. Tak, jak z góry patrzysz. Tak. No dobra, no. No bo to jest tak, że ktoś na niej usiadł i się jajo zrobiło, co nie? Troszeczkę. No, już tutaj myślałem, że głupi jesteś, z kim ja się zadaję w ogóle. Okay. Dobra, patrzcie jak wygląda ta mapa. Jest, o, tam są dwie kule piekielne. Jakieś. Dwie pół kule, piłki to, golfowej tam ej, jest. Ale to szczerze mówiąc, nie wiem jak to do końca tu minus. Ja to fajnie. Chyba rozkminiłem już. Pa. Ja też już to rozkminię. Trzy, cześć, freestyle. Mówią na mnie plaga. Pyk. Out of bounds? O nie. O ja kurde, też. Nie wyszło. Też miałem out of bounds'a. Jaki miałem genialny plan? No i będzie na 4. Smutko, no albo smutno. I więcej. No. Bugi. Bo to jest trzeba za ciemno, nie mogę się, jeszcze tak mi się wzrok do ciemności trzeba nie przyzwyczaił. Trzeba było się wybić na tych głazach i tak wyskoczyć i polecieć prosto do dołka. Tak, odbić się od jednego, później od drugiego, od bandy, pyk, dokładnie. Tutaj przez pochodnie i pyk do dziurki. I przypalić dokładnie. Się tak na pochodni no, delikatnie. Tak, dokładnie, tak, wiesz. O to właśnie chodziło. Czerczkę, ej, ale wiesz, takie utrzymywanie w ogóle takiego pola mini golfowego to jest dużo dbania o szczegóły. Trzeba coś regularnie przychodzić do jaskini, pochodnie zapalać. Myślicie, że to łatwa sprawa jest? Zróbmy kiedyś takie własne pole golfowe w jaskini z pochodniami. Takie czegoś nie było chyba. Jak ten, dobry jak będziemy ten, na jakimś evencie, to zrobimy sobie pole golfowe. No, ogólnie ludzie chodzą do jaskini, żeby jakieś stalagdyty i jakieś takie rzeczy zobaczyć, to my będziemy robić tam mini golfe pole. Co nie? I na przykład od stalaktytów będzie się odbijać tak piłka, co nie? Dobre. Świetny pomysł, jeszcze nam będą płacić za to. Dokładnie. Będą nas zapraszać do różnych jaskiń. Będą mówić, zróbcie nam pole. Tak dobra, bo tu widzę, że jest jakaś skomplikowana. O kurde, coś. Hardkorowa bym powiedział nawet. Czekajcie, bo to wygląda mi na jakąś... No to wpadłem w dołek. Nie wiem jak tu uderzyć, szczerze mówiąc. Jak oni to zrobili? Wariaty. O, tu jestem. Ach, elegancko. Cześć. Nie, par. W sumie mam para, więc... Ja też. Chyba jakkolwiek byś tu uderzył, to masz para, tak mi się wydaje. Dokładnie. To jest po prostu mapa par. Tak. Chyba, że jest wymierzone jakoś super epic, żeby wykalkulowane. Wszystko. No, Faulberton by zrobił na jeden. Ej, ale jak dobrze mi idzie, bogowie mnie wspierają, bo ani jednego błędu jeszcze nie popełniłem. Ale teraz popełnisz. Bo teraz to powiedziałeś, bogowie mogą się obrazić, że tak wspominasz. A, masz rację, przepraszam, tak. Nie chciałem tego zrobić. Trochę przypał teraz już. A i kto jeszcze nie trafił? Kto za ziomek awkuje?
Ile jeszcze? O, on nie jawkuje, on tam próbuje wyjechać ze spawnu jeszcze. No, no widzisz, mówili, że to za każdym razem pali, widzisz, nie każdy może za każdym razem. No nie razem każdy, niektórzy niestety nie potrafią, ale nie większość ma potrafi. On tam próbuje cały czas, jeździ sobie. Ale dobra, wariat. Zobaczmy jak nam idzie. Ach, druzgocąca przewaga Bladeusza. No, tym razem Admirosowi do końca nie idzie. Tak, troszkę mi nie idzie. Ale to zaraz się odegra. Walczysz o twarde miejsce połowa. Z tym Acim. Ja walczę pierwsze z tobą. O nie, zobaczcie na to. Który to będzie? No to teraz wyzwanie drugi? Jest. Mhm. A drugi no to będzie. Teraz wyzwanie macie. No, wyzwanie konkret. O nie. O, trafiłem do drugiego, jak miło. Super. A to było, aha, faktycznie, no dobra, zresztą. Kogo to obchodzi? Nie no, wróciłem do pierwszego. No, kogo to obchodzi? Niedobrze. I tak, nawet nic, bardzo nic to nie zmieniło praktycznie. Moja druzgocąca przewaga nigdy nie zostanie naruszona, bo jestem idealnie stworzony do tej gry. Bogowie wybrali mnie, żeby grać w minigolfa do końca życia. Roblox minigolf! Jej, bugi! Znowu ten został jeden, czy no nie? Bubus 2, 1, 3 i Rajes 1, 2, 3, 4. No Rajes już jest, patrz. Przyjechał. No, przyjechał, ale nie. On nie ma przypaskę. A tam jeszcze na starcie jest jeden, na ten na nasz starcie? Przyjaciel. Boże, co za afker. Rajes dobrze ale to robi. Ale on gra, on cały czas gra, co nie? Tylko, no to, to jest jakiś łapros jednak, tak mi się wydaje. O. Panda Pepper 2005. Rajes co zrobił, tak blisko już był. No. O nie. Ale nam dobrze idzie. Patrzcie. Ej, Plaga, zobacz. Jesteśmy, no, już się doganiam. Już że mi nie brakuje. Trzeba Bladiego dogonić. A, mnie tak łatwo zaczy bardzo. Ej, jak myślisz, jak się pomodlimy do bogów, to uda nam się trafić. Tam jesteś bogiem, Admiros. Możesz do nich po prostu zadzwonić. No. Przedzwoń, no. Halo, siemka, słuchajcie, bogowie golfa, jest taka sprawa, bo tutaj Bladi jest pierwszy. No wiecie co robić, co nie? Proszę tam zabrać mu jego wszelkie prawa do strzelania do dziurek. Dobra? Strzelania do dziurek. Nie, dzięki. Tylko nie to. Dobra. Dzięki. Eloszka. No, widzimy się w niedzielę. Piąteczka. Tylko jest jeszcze opóźnienie jest takie, bo to wiesz, taki transfer. Tak, tak. Nagrajmy się na pocztę, dokładnie. No, zanim to odbiorą, to już mogę zdążyć wygrać. Może. W sumie po co dzwoniłem? Mogłem się do nich teleportować po prostu. No mogłeś. Tak byłoby szybciej. Nie, nieprawda. Musisz mieć proszę kwiu, żeby się teleportować. Bo to jest ustawa między teleportownicza. Taka. No taka ustawa jest. No teraz już nikt nie może. No jak bogowie nie mogą się teleportować tak po prostu. Tylko za pomocą proszków, fiu i skibelków. To jest jedyny sposób teleportacji. Skibelków? Tak, tak. No, tak się teleportuje. Jak ktoś będzie robił ten swoją potrzebę w kibelku, a ty byś chciał się teleportować, to co? No to wtedy? Musisz poczekać jak zrobi i dopiero potem możesz się teleportować. A jak się teleportujesz do kibelka, w którym ktoś już siedzi na nie, przykład? Nie, to ty nie możesz się teleportować. Aha, jest blokada. To tak działa, a to blokada jest, przemyślany system. Wszystko jest, co ty. To jest złożony system. Już teleportacją korzystałeś z tej magii, więc wiesz o co chodzi. No wiem, ale nigdy mi się nie trafiło, żebym się teleportował, żeby ktoś w kibelku siedział. No nie, no i bo jest taka blokada, trzeba czekać, tak? No. Zabezpieczenie. Tak, wtedy, dokładnie. To ej, myślicie, że da się tam wskoczyć? Nie. Tak. Da się? Nie da się. O nie. Haha, jak to się I mówi, co, da zachłanność się? Jest głupi. Da się, tylko... O, widzisz? Wiem, ha, no. Zakłanność się zgubiła, Plagusie. Nie, no to było słabe. Ładnie tam wleciałem truskulowo, a tu nic. To jest właśnie własne pożądanie się zgubiło, ten Plagusie. Mogłeś zaufać Bladeuszowi i nie bawić się w takie rzeczy. Ale nie zaufałeś. No nie próbowałem swoich sił. O, God, Admiros. Zakuzaczyć próbowałeś i co? No, Double Bogi, za słabo mi poszło. Przypaliłem się na pochodni trochę. Pieczona piłeczka? Golfiści takie jedzą na śniadanie. No, przegryzają kijem. No tak, jak już się pogrze, to można zjeść piłeczkę sobie, co nie? Na luzie. No, tak to jest w ramach atrakcji takich dodatkowych. Tak, ubita piłeczka. Ej, patrzcie, to jest tam dobra. Cały czas jakiś cwaniacy próbują przeskoczyć i im chyba nie udało się w końcu. Niedobrze. Ajajaj. Brakowało. No, Bladeusz tutaj nadal druzgocącą przewagę. Wow. O nie. O kurde, co tu fajne. Się dzieje? Tor śmierci. Okej, już widzę co tu się święci. No. Powiem wam, że nieźle. Pełna moc? Kurde. Nie, no pełna to chyba nie. No nie. Pierwsza... Co? Nie, pełna to nie, masz rację, pełna mnie. Ale zlamiłem. Dwa razy spadłem. Ja cię też kręcę. Dwa razy spadłem. Ja jednak spadłem. Pełna moc tu nie warto była uwagi. Pyk.
Double bugie, a tak ładnie można, jednak to nie do końca zadziałało. To tak piłka się odbiła tak, jak nie powinna się odbić. Takie ja dziwne, nie? Tu fizyka nie działa po prostu. Tak się słabo odbijałem te piłeczki. Co ten panda robi? O, jest. No, już się martwiłem. No i co, to teraz jeszcze został? Czemu jest time left? Mm-hmm. To jest chyba taki time, żebyśmy mogli popatrzeć sobie, zastanowić się nad życiem, pomyśleć. Jakie ładne pochodnie, jak one fajnie się palą, tak ładnie. Jak ja się tu znalazłem? Nie, no ja ogólnie Roblox ma jedną z najłatwiejszych, najładniejszych grafik we wszechświecie. Naprawdę. Tak. Nie wiem, czy wiecie, jak powstawał jakieś super gra, jakieś Crysisy i inne takie gry, co mają super grafikę, to właśnie opierali się na Robloxie i w tym silniku właśnie. No. Dokładnie. Crysis tak. Na silniku Robloxa? Dokładnie. No. Nie wiem, nie wiem, nie wiedziałeś? Nie widzisz podobieństw? Brzmi nieźle. Popatrz na ten ogień. No tak, w sumie ten ogień jest bardzo podobny. Do Crysisa. Niektórzy nawet mówią, że zamiast na początku był chaos, to na początku był Roblox. Tak, niektórzy mówią, no. Niektórzy. Tajnie się im wierzyć. Ej, jak tu pojechać? O kurde. Mam ci, że tu zdrowo trzeba pojechać chyba. Aha, bo to chyba. Trzeba tak pojechać. No. Da się zrobić. Vladi tam już pojechał. No, ja też już pojechałem. No, nie. Dobra. Jadę, cześć. Ale kupa. Słuchaj, do tego trzeba trafić. Tak, tak. Na pewno. Myk. Trafione, zatrafione. Tak. Ja cię super. Kręcę, ale ten... Ale tak, masz dobry kąt, żeby tam trafić. Na pewno. No, no musisz lekko uderzyć po prostu. Ale bieda. A tam bocznymi też się dało wjechać na samym końcu. Tak. Tak. O, ja głupi. No, widzisz? Ale i tak ja też ja zmarnowałem dużo. No, bardzo średnio powiem wam. No. To Aisha leci. Ninja. Aisha. A mi nawet się udało. Kurde, no, ale nie. Coś jak on buduje przewagę z rundy na rundę. No, no ja cię kręcę wszystkie rundy po prostu perfekcyjnie. Musi się trafić jakiś dołek, na którym polegniesz. To jest ten dołek. Bo nazywam to dołek kilku dziur. O, nie wiesz. Dobra nazwa. No, co ci da trafienie do jednej. No tutaj chyba nie ma niech wyjścia. Niech stracę. Wybieram tą. Dobra. No nie, jeszcze... No, o Boże. To nieźle. A tu można w różne strony wpaść. Patrz, ja wpadłem z lewej. O, z prawej. Wiesz, pojechałem dalej. I to jest losowane. Troszeczkę. No, to tu mogliście na pewno druzgocącą przewagę na dwa. Zrobić. Na dwa tylko? No. Ja na trzy. Ja na cztery chyba. Aż. Chłopaku, patrz, co się dzieje. Jak ktoś to zrobił, panie prawo? Nie wiem, tak to była magia. Nie, dobrze, chyba. A chciałem cię wyprzedzić, chyba nie mam szans teraz. Nie no, masz szansę mnie wyprzedzić, Admirus, jeszcze. Nie. Bo konia mam tylko 36 punktów. Radę. To jest druzgocące. To... No, a tam jakiś ninja, patrz, dwóch ninja dwóch ninjów, jak się czają na nas. Będziemy musieli zabilitować swoje piłki, żeby wyglądać dosyć bardziej stylowo. No, bardziej. Badasy. Mistrzowie golfa, patrz. Dwa. Patrzcie, no ach, no, Plagus, ja tutaj zagrałeś. Plagus, ty wcale nie masz takiej dużej przewagi. Znaczy ja nie mam wcale takiej dużej przewagi. No, ja wiem. On z każdą rundą nadrabia troszeczkę. No właśnie, wydawało mi się, tak, że nie. Nie do końca właśnie nadrabiałem, ale już ale... zaczynam. No to już i teraz, a myślałem, że za ten, do podziemi tak wyjdziemy. Wow, a tu nie weszliśmy. Gdzie tam jest w ogóle ten? Nie wiadomo. Musisz tutaj zaufać instynktowi po prostu. Bardzo niebezpieczna ta mapa. No i super, nic nie o, no to nie? Poinstynktowane. To było bardzo... A no. Tu... Poinstynktowane. No i teraz, no dobra, nie było tak źle w sumie ta mapa. Mm-hmm. Po schodach się troszeczkę pozjeżdżało. No, taka łatwiejska. Fajna mapka. Szkoda, że mi scroll nie działa. Co ci nie działa? Scroll? Nie mogę zbliżać. Bo musisz myszkę mieć, żeby scrollem używać. A jak grasz na kierownicy, no to już nie można. No. Na kierownicy się słabo gra rzeczywiście. Muszę to zmienić. Często mi to mówią na streamach. Może zrób ktoś ten golf, znaczy mini golf na kierownicy challenge. Tak. Będzie tak driftowało na zakrętach. To by było dobre. A i to by się nadawało w sumie do tej gry, jak się nazywa ta gra? Mind Ball Play. Co to kulką się sterował, to kierownicą w sumie dałoby radę, tak trochę. Gaz, hamulec, nie? Gaz, hamulec, tutaj kula toczysz. No. Biegi zmieniasz. Biegi zmieniasz. O nie. O, jakiś Naruto Xi do nas dołączył. O nie, to nazywa się skok wiary. Talary. Tylko nielicznym udało się przeskoczyć to. Tak naprawdę to chyba nie będzie tak źle, co? I uwaga, hole in one! Poważnie?
Łamiesz. Ta. Ja cię kręcę. Nie no dobra, ja też hole in one. Tak, ja bym miał chyba za 5. Hole in one. Patrzcie, jak się tam męczę. Widzicie mnie? Za 5. Nawet mnie jeszcze pewnie nie widzicie. Nie widzimy cię, no nie. No, widzimy serio? Ja tam, o, widzicie tą kulkę tam? O, lecę. Nie, nie jest, pa. To nie byłeś ty, co ty padłem. No, ty też miałeś hole in one, widziałem cię. Dobra, myślałem, że was oszukam jakoś okrutnie. No właśnie widzę, że nie zyskałem żadnej przewagi, co nie? I to było podejrzane. Dobra, okej, ale zastanówmy się, co to zrobić, bo o zobaczcie. Kurde. Tutaj można wpaść w kłapkę Hadesa i wtedy wpadniesz na piasek. O nie. To nie są już takie tanie rzeczy. No, nie są. Admirus, jak to przywklepał tam. To już są bardzo, bardzo bezpieczne. Za dwoma. To jest łatwa mapa. Ta. Tutaj wszystko masz jak na tacy, co nie? Jedno, drugie, ta. Już. Chyba nie, pa. Ja będę miał za 4. O, ja w ogóle nie poleciała. Ale kurczę. Pięknie. Może nie za dwoma, ale za trzema? Bugi. Myślę, że luźno. Twórcy tych podziemnych map muszą się bardziej postarać, chcą dorównać mapą bogów. Mapy bogów? No. Nawet bogowie grali w golfa. Ajajaj. No, kurczę, a ten Aisa cały czas na starcie. Coś nie idzie chyba. Już ruszył trochę. Nie no, ruszył się. To nie, mi się kamera obraca, więc przestałem go widzieć przez chwilę. O, jest. No niestety. No, przyleciał. No. Jest Ashi? Jest dwóch, no, jest jeszcze Ashidorki. Ashidorki. Od czegoś trzeba zacząć, co nie? Ostatni no, dołek, ostatni dołek. O, last dołek. O, teraz możecie nam przewygrać, bo ostatni dołek jest najtrudniejszy. Co musisz? Nazywa... Obręczą śmierć. Do zrobienia. Chyba miałem jakiegoś laga dziwnego. Gdzie? Wszystko na jedną. O kurde, no i tyle z mojego skrótu. Ja lecę skrótem. Poważnie, chłopaki. Lecę skrótem. A ja nie. Nie warto. Ale przeskrutowałem wszystko. Stop! Nie, spadłem. Dobra. Lecę po. Pyk. Par. Jejku, trafił. Jeszcze par. Double bogey. Trzymaj się. Nie, chyba to przegram. Daj, Blati. Walcz o drugie miejsce. Będę musiał walczyć o drugie miejsce. Ej, kurde, bo jeszcze przegram to i byłoby śmiesznie tak na końcu. No, byłoby nieźle. Turut, o nie, teraz czeka mnie najtrudniejsze wbicie w życiu. Ostatnie sekundy były. No, mam nadzieję, że... Pa. Ło, jak brawo! Ledwo. Nie, dwa punkty. Ledwo. No ja tak trochę więcej. Ale i tak mamy podium. No jest, ale... Jest! Tak, przejęty. Trzech najlepszych gracz serwer. Na podium. No. Jej! Nice! Naprawdę. No. I tym akcentem kończymy. Elo, elo! Cześć! Na razie, elo!